Pan Seba sobie wziął białe. Ładnie to tak, panie Seba. I skoczek F6, najlepszy ruch. Dam pionka dla wyrównania szans. Panie Lost, szczerze mówiąc, chodzi panu o części, czy o... Ostatnio miałem wydatek 270 zł na aktualnienie przez asystenta. Natomiast o takich specjalnych, dużych wydatków... Żarówki kupiłem. Przydałby mi się jeszcze jeden monitor. Tu trzeba zagrać D5, żeby walczyć o inicjatywę. Tam można było grać skoczek C6. Bicie na D5 niewskazane. A grozi nieprzyjemne E5. Przy królu na A8 skoczek B5 było groźne. Teraz ten skoczek nie może się wrócić tu, bo są gable. Musi gdzieś iść w podróż. Pogońmy tego konisia. Trzeba szybko kończyć rozwój. Witam pana Kamila. Nie wiem, jak to się mówi o tym gaszeniu świec. Goniec nie ma szacha, więc tak można zaryzykować tego konia pogonić. O, proszę, na mojego pioneczka. Dwa razy. Bronię go. Takiego pioneczka warto bronić. O, na związanko. Na związanko. Tym trzeba gdzieś wyjść. Na E6 czy na G4. Może na razie tu. Konisiowi nikt nie grozi. Panie Los, no to ja panu powiem, no fundacji się przydadzą te pieniądze. No, tak jak myślę o jakimś drugim monitorze, bo no niestety ten monitor jest za mały, a z pewnych przyczyn muszę mieć osobny i tu jest pytanie, czy zagrać D3, czy nie? Tu jest pytanie, czy zagrać D3, czy nie. No może tu. I gdzie przyjść? Tu, czy tu? No może tu. No chcę zabrać gońca. A, pani Lost, UPS, przypomniałem sobie, powinienem mieć UPS. UPS załatwia i to taki UPS nie byle jaki. Gdzie teraz zagrać tym? Tu. czy tu? Najpierw tu. Na związanko. Urządzenie podtrzymywania stabilnego napięcia. U jak jednostka, P jak moc, siła, a S chyba jak stabilność. Dobry wieczór, panie Michale. I takie, żeby po prostu jak padnie prąd w kontakcie, to przez do 15 minut podtrzymuje. Panie Kruci, na razie wisi tu i tu. Na razie wisi tu i tam. Jest pełna dynamiki pozycji, tylko trzeba grać szybciej. Pan Seba bardzo ładnie tu gra. Muszę się skupić, nie czytam tam teraz. Chyba coś wygrałem. Pion na C4 wisi. Nie dam tego. Trudno. Może źle, ale nie dam tego piona. Na wieża D1 bije wieża. Na wieża E1 bije wieża. Tu mam dla króla. Oj, dziękuję, ale panie Seba, pan pograliśmy ładnie, ostro. Tu trzeba grać D5, nie bać się. Nie wiem dlaczego tu nikt nie chce grać D5. Będziemy grali obronę Benoni. Teraz czarny już ciut lepiej stoi, wyrównał. Nie wiem, panie Mateuszu, czy nie lepsze, ale kiedy jest mało czasu, na pewno E5 jest doskonałym posunięciem. E4 każe grać. Skoczek C6, dobrze. Od razu H6. Tiu. I D3 poprawne, no. Każe grać A5, nie wiadomo do czego. Skoczek D3. I goniec F5 jeszcze lepsze. Jak widać, ofiara piona była poprawna, panie Kruci. Skąd u pana takie czarne myśli? H6 teraz. Hetman D4 też dobre. Wieża AD8 plus 4. Pani Kruci.